Czary? Tak bardzo pożądane, a jednocześnie niesamowicie niedostępne. Czy aby na pewno? Oto piątka najlepszych iluzjonistów, która niemal u każdego niedowiarka zasieje nutkę niepewności. Zaczynamy! Ojciec współczesnej iluzji, urodzony 7 grudnia 1805 roku w niewielkiej miejscowości w środkowej Francji. Pewnego dnia w jego ręce trafiła książka Zabawy magiczne, którą zaczął uważnie studiować. Niestety, prócz opisu magicznych sztuczek nie było precyzyjnego opisu ich wykonania, więc młody adept magii postanowił zgłębić tajniki iluzji i po latach trafił pod skrzydła maga znanego jako Torini. Dzięki niemu bardzo się rozwinął i szybko zaczął konstruować maszyny do nowych trików. Cechą charakterystyczną występów był jego wygląd, zawsze ubrany w elegancki frak i kapelusz, zyskał uznanie i szacunek widzów. Zadziwiał publikę trikami takimi jak rzekome czytanie w myślach czy lewitacja. Jedną z jego popisowych iluzji było łapanie pocisków zębami. Przypadkowa osoba wybrana z publiczności grawerowała nabój, stawała naprzeciwko magika i strzelała. Kula nie utkwiła w jego ciele, lecz znajdowała się między jego szczękami. Inna znana sztuczka wzbudzała w zakłopotanie niejednego silnego mężczyznę. Jean poprosił na scenę dziecko i dorosłego. Każdy z nich miał podnieść ten sam przedmiot. Jakież było zdziwienie, gdy mały chłopiec podniósł rzecz, a mężczyzna już nie. Urodzony w Budapeszcie jako Eric Weiss w roku 1878 wraz z rodziną wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Swój debiut w wieku 9 lat rozpoczął występem pokazu na trapezie, gdzie kazał się nazwać Eric Książę Powietrza. W 1919 roku oficjalnie przyjął nazwisko Harry Houdini, upodabniając je do poprzednika z naszej listy. W młodości zyskał doświadczenie jako ślusarz, tak więc nie miał najmniejszych problemów z otwieraniem zamków nawet za pomocą sznurowadeł. Widzów zachwycił swoimi niezwykłymi zdolnościami znikania. Jego popisowym numerem była chińska komora tortur wodnych, w której to, gdy wisiał do góry nogami, został zanurzony w stalowej oszklonej skrzyni pełnej wody. Wstrzymywał oddech na 3 minuty i wyswabadzał się z więzów wśród aplauzu widowni. Podbił serca Londyńczyków, gdy na ich oczach zniknął słoń wraz z treserem. Jak to się stało? Pod sceną był ogromny basen pełen wody. W latach 20. po śmierci kochanej matki zajął się demaskowaniem oszustów mających rzekomo nadprzyrodzone zdolności kontaktowania się z duchami. Niestety przyczyniło się to do utraty przyjaciela, który gorąco wierzył w zjawiska paranormalne, a samego Houdiniego uważał za medium. Amerykański kaskader, iluzjonista, autor programu telewizyjnego Mind Freak. Zainteresowanie magią rozpoczęło się, gdy w wieku 7 lat jego ciocia Stella pokazała mu sztuczki karciane. Po 5 latach pilnej nauki Chris wykonał swój pierwszy pokaz na żywo. Szybko rzucił szkołę, by zgłębiać tajniki iluzji, dlatego dziś możemy oglądać jego popisowe występy w telewizji, jak również w kasynie w Los Angeles. Lewitacja, chodzenie po ścianach czy w wodzie, mrożące krew w żyłach, leżenie na potłuczonym szkle, przejechanie przez walec czy przecięcie na oczach publiczności dały mu miano objawienia ostatnich lat. Sam przyznaje, że w jego występach nie ma nic nadprzyrodzonego, jedynie duża sprawność fizyczna, umiejętności kaskaderskie i odrobina talentu. Skąd zainteresowanie magią? Jako 4-latek zobaczył w metrze występ iluzjonisty. Swoją karierę rozpoczął od karcianych sztuczek na ulicy. W 1999 roku wykonał pokaz pod tytułem Pogrzebany żywcem, w którym to na tydzień został zamknięty w plastikowym pudle pod 3-tonowym zbiornikiem z wodą. Nic nie jadł, pił jedynie 2-3 łyżeczki wody dziennie. Rok później wykonał swój najbardziej znany występ, Frozen in Time, podczas którego został zamknięty w komorze z przeźroczystego lodu. Przebywał tam 63 godziny, 42 minuty i 15 sekund. Jedzenie i wodę dostarczano mu za pomocą specjalnej rury. Jakiś czas po przedstawieniu w jednym z wywiadów przyznał, że dopiero po miesiącu mógł normalnie chodzić. W 2012 roku Blaine wykonał inny test wytrzymałościowy. Ubrany w specjalny garnitur przewodzący prąd stał 72 godziny na filarze otoczonym 7 cewkami Tesli. Wytwarzały one wyładowania elektryczne o mocy 1000 voltów, których celem był właśnie Blaine. Ten niesamowity magik ma na koncie jeszcze wiele innych, głównie wytrzymałościowych wyczynów.
Urodzony 16 września 1956 roku w New Jersey w Stanach Zjednoczonych jako David Seth Kotkin. Jego zainteresowanie magią zaczęło się, gdy miał 10 lat i wybrał się do Nowego Jorku po marionetkę, ponieważ chciał zostać brzuchomówcą. Gdy trafił do odpowiedniego sklepu, zachwycił się różnorodnością przedmiotów i postanowił, że zostanie iluzjonistą. Pilnie uczył się nowych trików, chodził na wszystkie pokazy magików, aż w końcu sam zaczął występować pod pseudonimem Davino. Dopiero po kilku latach po sugestii jednego z dziennikarzy przybrał nazwisko David Copperfield. W wieku 18 lat, po 3 tygodniach nauki na uniwersytecie, rzucił szkołę i całkowicie poświęcił się występom. Jego kariera nabrała rozpędu w 1977 roku, gdy został odkryty przez producenta telewizyjnego, który zapewnił mu program. Rok później podpisał już kontrakt na swój własny program Magia Davida Copperfielda. Jego popisowymi sztuczkami była lewitacja nad Wielkim Kanionem, przenikanie przez Wielki Mur Chiński czy zniknięcie Statuły Wolności. Według magazynu Forbes jego łączny majątek szacuje się na 3 miliardy dolarów. Dzięki za obejrzenie, wbijcie na Facebooka, pozdro i do następnego.